Wiosną roku 1916 dr Hugo Steinhaus, 30-letni matematyk, przechadza się po krakowskich plantach. W trakcie spaceru mija dwóch młodych ludzi, rozmawiających o zaawansowanej matematyce. Ich rozmowa intryguje naukowca do tego stopnia, że przedstawia się i ochoczo do niej dołącza. Jeden z siedzących na ławce rozmówców to Stefan Banach, który niedługo później wraz ze Steinhausem stworzy Lwowską Szkołę Matematyczną. Banach jest matematycznym samoukiem. 2 lata swojej młodości spędza co prawda w ramach studiów inżynierskich na Politechnice Lwowskiej, jednak nie odnajduje się tam i woli rozwijać swoje zainteresowania na własną rękę. Dzięki protekcji zafascynowanego jego pracami Steinhausa szybko otrzymuje stanowisko asystenta profesora Antoniego Łomnickiego w Katedrze Matematyki Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Błyskawicznie dostrzegają tam jego olbrzymi talent. Banachowi w zupełności wystarcza, że może zajmować się matematyką i nie zamierza starać się nawet o tytuł magistra. Profesor Łomnicki każe więc dwóm asystentom chodzić za nim i zbierać jego notatki, z których bez jego wiedzy układają oni pracę doktorską. Pracę trzeba jednak jeszcze obronić, a Banach nie zamierza stawać przed żadną komisją egzaminacyjną. Właśnie dlatego pewnego dnia słyszę, że jacyś ludzie w dziekanacie proszą o jego pomoc w rozwiązaniu kilku problemów matematycznych. Matematyk chętnie odpowiada na wszystkie ich pytania, nie zdając sobie sprawy, że właśnie obronił swój doktorat przed specjalnie przybyłą z Warszawy komisją. Wokół Banacha szybko zaczyna gromadzić się grono młodych, zdolnych matematyków. A ponieważ nie przepada on za uniwersyteckimi gabinetami, preferując kawiarniany zgiełk, jego stolik w kawiarni Szkocka szybko staje się miejscem codziennych spotkań, w trakcie których najtęższe umysły Lwowa roztrząsają zawiłe matematyczne problemy. Na początku naukowcy rozwiązania zapisują na stolikach i serwetkach, przez to te często ścierają się lub są przypadkowo wyrzucane przez kelnerów. Niestety na następny dzień zazwyczaj nikt nie potrafi już ich odtworzyć. Wreszcie żona Banacha, Łucja, decyduje się kupić matematykom zeszyt, gdzie mogą oni zapisywać swoje obliczenia. Zeszyt ten nazywają Księgą Szkocką, od nazwy ulubionej kawiarni. Przyjmuje się także, że matematyk, który zapisze problem w księdze, funduje temu, kto go rozwiązał, butelkę alkoholu lub obiad w dobrej restauracji. Niektórych problemów postawionych w księdze nie udało się nikomu rozwiązać do dzisiaj. W 1929 roku środowisko zebrane wokół Banacha zaczyna wydawać czasopismo Studia Mathematica, poświęcone analizie funkcjonalnej, nowatorskiej dziedzinie matematyki. Periodyk szybko zyskuje renomę na całym świecie, przynosząc sławę Banachowi, który w 1932 roku wydaje dodatkowo książkę Teoria operacji liniowych, która położyła podwaliny pod współczesną analizę funkcjonalną. Do grona zbierającego się codziennie w Szkockiej zaczynają dołączać najzdolniejsi studenci. Jednym z pierwszych jest Stanisław Ulam, wypatrzony na Wydziale Inżynierii Politechniki Lwowskiej. Ulam jest tak utalentowany, że jeszcze w trakcie studiów na Międzynarodowym Kongresie Matematycznym w Zurychu wygłasza referat naukowy przed większością najwybitniejszych umysłów matematycznych żyjących w tamtych czasach. W roku 1935 John von Neumann proponuje wielu spośród lwowskich matematyków posady na uniwersytetach w USA. Jego ofertę przyjmują m.in. Ulam i Marek Katz. Wyjazdu z kraju odmawia jednak stanowczo Banach. Podobno von Neumann miał mu nawet dać czek z napisaną jedynką i powiedzieć, że może dopisać do niej tyle zer, ile sobie życzy, byle tylko przejął ofertę. Na co Banach miał odpowiedzieć, to za mała suma, aby opuścić Polskę. Koniec Lwowskiej Szkoły Matematycznej przynosi II wojna światowa. Wielu członków zostaje zamordowanych przez niemieckich okupantów, a ci, którzy przeżyli, już nigdy wspólnie nie zasiądą do matematycznych problemów. Banach umiera na raka płuc w roku 1945. Stanisław Ulam w USA dołączył do projektu Manhattan,
Grupy naukowców, którzy w laboratorium w Los Alamos zaprojektowali bombę atomową. Następnie pracował tam nad projektem bomby wodorowej. Zauważył i udowodnił, że prowadzący pracę Edward Teller stosuje błędną koncepcję budowy. Następnie wspólnie opracowali nową, a schemat najpotężniejszej bomby na świecie nosi nazwę konfiguracji Ulama Tellera. W późniejszym okresie Ulam pracował jako doradca prezydenta Johna Kennedy'ego do spraw lotów w kosmos. Napisał też pierwszy komputerowy program szachowy, potrafiący ograć człowieka. Zmarł w roku 1984 na zawał serca. Lwowska Szkoła Matematyczna była wyjątkowa na skalę światową. Jej członkowie rozwinęli analizę funkcjonalną, jeden z najważniejszych działów matematyki, stworzyli liczne matematyczne twierdzenia, pozostawili też wiele książek i podręczników traktujących o tej nauce. Stroniąc od gabinetów, spotykali się niczym artyści, w kawiarni, bo matematyka była dla nich nie nauką, a sztuką, której oddawali się nie tylko rozumem, ale i sercem.